Szczęść Boże po raz ostatni w dniu dzisiejszym. Drodzy rodacy, kto nie zauważył, media zachodnie piszą, że, cytuję niektóre nagłówki, Polska szykuje się do wojny z Rosją. Tak piszą na Zachodzie, u nas na mieście inne treści, nagłówki nieco inne, ale i u nas pojawiły się tego typu komunikaty w sposób, z mojego punktu widzenia, alarmująco niepokojący, oswajający publikę z perspektywą wojny. No i czynią to pierwsze, drugie i trzeciego sortu osoby w państwie. Wymieńmy ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, wymieńmy ministra obrony i wicepremiera Kośniaka-Kamysza. Oni mówią o wojnie i nie o jakiejś wojnie nieskonkretyzowanej, abstrakcyjnej, ale właśnie z Rosją. Więc w trybie oświadczenia poselskiego chciałbym tutaj oświadczyć, że ja osobiście nie widzę przesłanek realnych, praktycznych, konkretnych, koniecznych do tego, żebyśmy szli na taką wojnę. I ja oświadczam w imieniu własnym, a także mojego kółka graniastego w klubie Konfederacji, kółka nieformalnego Konfederacji Korony Polskiej, że my takich przesłanek nie widzimy, bo nie widzimy roszczeń wzajemnych, nie ma roszczeń terytorialnych. Moskali wobec Polaków, Polaków wobec Moskali. Nie ma przesłanek. Rozwinę więc może koncepcję geopolityczną nową prezydenta belwederskiego Dudy, który zmienił swoje myślenie o przynależności państwowej Krymu i ja zawistuję, że gdyby to od nas zależało, to chętnie jutro zaraz z rana uznamy Krym rosyjski w zamian za otwarcie negocjacji w sprawie Okręgu Królewieckiego. Panie pośle, bardzo proszę pana posła. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym w tym miejscu wyrazić swoją dezaprobatę tym okresem, który minął, czyli tych kilku miesięcy prac nowego Sejmu, ponieważ Sejm najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, piękny orzeł z koroną, zajmuje się różnymi rzeczami, w tym, no przykro to powiedzieć, in vitro, pigułka dzień po i teraz rząd rewolucji pragnie wdrożyć kolejny projekt, tym razem poselski, o bezpiecznej aborcji. Proszę państwa, ten rząd rewolucji pręży muskuły i demonstruje siłę wobec posłów ugrupowań opozycyjnych. A ja może zadam pytanie, czy można zaapelować w ogóle do kierownictwa Sejmu, by zajęli się ratowaniem Polski, naszej ojczyzny, i chociażby próbować zidentyfikować grupy problemowe, najważniejsze, przed którymi stoi Rzeczpospolita Polska i starać się wytyczyć drogę wyjścia z tej zapaści. Trzy takie wymienię, grupy problemowe, którymi mamy obowiązek się zajmować. Proszę państwa, katastrofa demograficzna. Macie pomysły? Zapaść polskich firm, zwłaszcza małych i mikroprzedsiębiorców. I w końcu bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Zajmijmy się tymi najważniejszymi sprawami. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, uwaga Polaków jest przykuwana kolejnym etapem wojenki Tuska z Kaczyńskim, Kaczyńskiego z Tuskiem. Oto medialne tytuły. Kulisy sejmowej awantury. Awantura o Wąsika i Kamińskiego pod Sejmem. Takiego PiS potrzebuje Tusk najbardziej. Mariusz Kamiński pobity pod parlamentem? Tak, ale przez kolegę. Szanowni państwo, tak jest odwracana uwaga Polaków od ważnych spraw. W mediach nie znajdziecie informacji o trwających od ponad 2 lat pracach WHO nad zmianami międzynarodowych przepisów zdrowotnych IHR. Ponad 300 poprawek, w tym wiele bardzo niebezpiecznych, ukierunkowanych na odbieranie podstawowych praw i wolności każdego mieszkańca w 196 państwach członkowskich
między innymi w zakresie swobody wyboru leków i terapii medycznych, swobodnego przemieszczania się, tajemnicy lekarskiej czy wolności słowa, badań naukowych i debaty publicznej. Poprawki te mają być przyjęte na Zgromadzeniu Ogólnym WHO 27 maja tego roku. I drodzy Państwo, okazuje się, że artykuł 55 tych przepisów wymaga, aby tekst wszelkich propozycji zmian był przekazywany do wiadomości wszystkich państw będących stronami co najmniej na 4 miesiące przed Zgromadzeniem Zdrowia, podczas którego propozycje te będą rozpatrywane. Drodzy Państwo, ten termin minął w styczniu tego roku. Okazuje się, że prace nad poprawkami nadal trwają, nie zostały przekazane do publicznej informacji. Jeśli te poprawki będą przyjęte w maju 2024 roku, to będzie to działanie nielegalne. Dzisiaj na posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw WHO wezwałem panią dyrektor Ewę Nowacką do tego, by polska strona nie akceptowała tego nielegalnego, przestępczego działania. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Z tego miejsca jako członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnę zwrócić uwagę na najbliższy piątek. Jednocześnie zwrócić uwagę zwrócić się z gorącym apelem do rolników, do wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro naszej ojczyzny i bezpieczeństwo żywnościowe. Dołączcie do protestujących. Już w piątek w godzinach porannych rozpocznie się strajk rolników. O godzinie 10 na wielu drogach, w wielu miastach polskich wyjadą rolnicy z przewoźnikami. Mają zasadniczo dwa postulaty. Po pierwsze, nie dla unijnej polityki klimatycznej. Po drugie, nie dla bezcłowego handlu z Ukrainą. Kiedy na ulice polskich miast, tak jak powiedziałem, wyjadą rolnicy, ma zebrać się Komisja Rolnictwa, dokładnie o tej samej godzinie, o godzinie 10. Czy to naprawdę jest dobry moment, żebyśmy obradowali akurat w tym momencie o tym, jak będą wyglądały podkomisji w Komisji Rolnictwa? Apeluję do ministra rolnictwa o poważne potraktowanie problemu rolnictwa w Polsce. Polskie rolnictwo i tak samo unijne rolnictwo upada przez lewicowe ekoterrorystyczne ideologie. Oddajmy ziemię rolnikom. Oni wiedzą, jak zadbać zarówno o tą ziemię, ale również wiedzą, jak zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe nas, Polaków. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w protestach rolniczych. Pamiętajmy, może to są duże słowa, ale tak naprawdę bez rolnictwa umrzemy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Manowicz, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 9 lutego na ulice całego kraju wychodzą rolnicy, którzy walczą z szaleńczą polityką klimatyczną Unii Europejskiej, jak również z masowym napływem produktów rolnych zza wschodniej granicy. Manifestacje zostały zarejestrowane w ponad 150 miejscach we wszystkich województwach. Jesteśmy od lat z protestującymi rolnikami i mamy nadzieję, że ten strajk da impuls również dla polskiego rządu, aby bardziej aktywnie działał na rzecz polskiego rolnictwa i polskiego interesu na poziomie unijnym. Konfederacja konsekwentnie wskazuje na ogromną niesprawiedliwość co do warunków, w jakich przyszło pracować polskim gospodarzom, a tym z Ukrainy. Wymienię kilka problemów polskiego rolnika, których nie mają za wschodnią granicą. Przerośnięta biurokracja, między innymi sankcje dla rolnika za brak realizacji praktyk z ekoschematów, obowiązek ugorowania 4% gruntów rolnych, zakaz stosowania coraz większej liczby substancji czynnych do ochrony roślin. Nawet uprawa ziemniaka w Polsce wymaga specjalnej rejestracji. Ta nierówna konkurencja doprowadziła do zalewu polskiego rynku rolno-spożywczego nie tylko tak zwanym zbożem technicznym z Ukrainy, ale i innymi towarami – cukrem, jajami, drobiem czy owocami miękkimi. Otwarcie mówi się już o lawinowym imporcie oleju technicznego. W każdym aspekcie działalności polskich rolników obowiązują koszty i regulacje. Masowo dopuszczenie na rynek europejski towarów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej. Zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Polski, a także w całej Unii. Konfederacja stoi murem za polskimi rolnikami. Polak w Polsce gospodarzem. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo.
26 czerwca 23 roku w Rzeszowie pod Urzędem Wojewódzkim ówczesny minister Mariusz Kamiński postawił kilkadziesiąt tirów załadowanych bronią i amunicją, co było już naruszeniem prawa, i na konferencji prasowej powiedział, że przekazujemy właśnie z zasobów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tysiące karabinów i miliony sztuk amunicji Ukraińcom. Był tam wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy. I teraz, proszę Państwa, pojawia się informacja, że policja chce kupić 10 milionów sztuk amunicji. Proszę Państwa, przez wiele miesięcy funkcjonariusze różnych służb nie prowadzili strzelań, albo te strzelania były bardzo ograniczone. W ten sposób doprowadzono do sytuacji, gdzie stworzono zagrożenie dla funkcjonariuszy, którzy nie nabywali umiejętności strzeleckich. To jest bardzo poważny problem, bo to też dotyczył i oddziałów kontrterrorystycznych, tak jak mówiłem, wielu służb. Zakup 10 milionów sztuk amunicji. Jeżeli przemnożymy to tylko przez 100 tysięcy etatów, to jest 100 sztuk amunicji na funkcjonariusza. Proszę Państwa, co to jest za ilość, jeżeli chodzi o strzelania ćwiczebne? To jest symbol. Chciałem na to zwrócić uwagę, bo proszę Państwa, czyścimy w wojsku i w służbach nasze magazyny z zasobów amunicyjnych i jednocześnie narażamy naszych funkcjonariuszy i w pewnym sensie też żołnierzy na ograniczenie strzelań, czyli zaniechanie posiadania zdolności i umiejętności strzeleckich. I jeszcze jedna kwestia tylko. Proszę Państwa, my w ogóle musimy zmienić mentalność. Mentalność prokuratorów, sądów, tak żeby funkcjonariusze różnych służb i żołnierze używali broni, kiedy ktoś wyciągnie przeciwko nim broń. Bo dzisiaj doprowadzono do absurdalnej sytuacji, że policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej czy inny żołnierz boi się użyć broni, bo zaraz zostanie zawieszony w czynnościach służbowych. Dziękuję bardzo. Panie pośle. Pani poseł Anna Dąbrowska-Banaszek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, dzisiaj w ciągu dnia na tej sali odbyło się wiele dyskusji, ale żadna z nich nie dotyczyła tematu, który powinien stanowić priorytet dziś w debacie publicznej. Chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, politykę, która już za niedługo może mieć ogromne konsekwencje dla naszej gospodarki i naszych domowych budżetów. Rząd pana premiera Donalda Tuska wycofał pozwy, które złożyła Polska przeciwko szalonej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, co oznacza, że obecna koalicja rządząca godzi się na unijny kierunek klimatyczny, który zagraża stabilności gospodarczej i finansowej naszego kraju. Główne media milczą, chociaż decyzja zwiastuje ogromne problemy i wyzwania dla naszej gospodarki, właścicieli domów oraz posiadaczy samochodów spalinowych. Będziemy za parę miesięcy świadkami wzrostu cen prądu oraz ogrzewania i to jest pewne. Warto zauważyć, że coraz więcej krajów wyraża swoje niezadowolenie wobec szaleńczej polityki ekofanatyków. Olbrzymie protesty rolników przechodzą przez Niemcy, Francję, Belgię i inne kraje Europy Zachodniej. Ludzie się budzą i zaczynają zdawać sobie sprawę, że kierunek obrany przez Unię Europejską prowadzi nas wszystkich w przepaść. Poważna, rzeczowa debata na temat unijnej polityki klimatycznej oraz stanowiska polskiego rządu w tej sprawie musi mieć miejsce właśnie w tej Izbie. Polacy powinni wiedzieć, dlaczego rząd wycofał pozwy dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej i dlaczego pozwalamy na likwidację polskiego górnictwa. Rodacy powinni otrzymać odpowiedź na pytanie, dlaczego rząd zezwala na wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych. Dlaczego zezwalamy na kryzys w rolnictwie oraz finansową katastrofę, która z pewnością czeka Polaków, jeśli nie odrzucimy unijnej polityki klimatycznej. Dziękuję.